Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Pozwoliłem sobie dopisać do tej mojej prezentacji panią profesor Ofiarską i panią doktor Barczak, biorąc pod uwagę, że no pewne elementy, które znajdują się w ich wystąpieniu, będę także poruszał. Oczywiście nie wszystko to, co znajduje się w tym wspólnym wystąpieniu, będę omawiał. Bardzo Państwa zachęcam do zapoznania się z tym materiałem, zwłaszcza pod kątem regulaminu utrzymania czystości i porządku. Jest to chyba w chwili obecnej najszersza analiza orzecznictwa dotyczącego tego regulaminu. Jest to trochę analiza negatywna, bo większość wyroków sądów administracyjnych wskazuje na to, co się w regulaminie znaleźć nie powinna, a co do niego była wprowadzana. Oczywiście są różne przesłanki tych orzeczeń. Czasem jest to wskazanie, że coś znalazło się nie w tej części regulaminu, w której powinno, jak chociażby w kontekście obowiązków związanych ze zwierzętami domowymi. Sądy często podkreślały, że jest odpowiednia część regulaminu, w której ta regulacja powinna się znaleźć. Jeśli znajduje się ona w inaczej zatytułowanej, to jest to błąd formalny. Oczywiście taki pojedynczy błąd formalny nie powodował unieważnienia regulaminu, ale najczęściej nakładało się na to szereg błędów. I niestety dokonywane do tej pory analizy regulaminów utrzymania czystości i porządku pokazywały, że znaczna część z nich jest w związku też z tym orzecznictwem niezgodna z prawem. Te regulaminy do tej pory przechodziły, bo były podejmowane w różnych okresach i nadzór wojewody nie zawsze na wszystko zwracał uwagę. To jest to samo, o czym wspominał pan profesor Górski, że w chwili obecnej uchwalono trochę wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Czasem zawierają one tą samą regulację, a jeden wojewoda uchyla je, inny natomiast dopuszcza taką interpretację tych przepisów. Ale biorąc pod uwagę, że w chwili obecnej będziemy mieli jednak do czynienia z pewnym takim zbiorowym uchwalaniem regulaminów, można żywić nadzieję, że służby wojewody będą do tego podchodziły jednolicie, ale że będą też wyłapywały pewne błędy, jakie w tych regulaminach się znalazły. Ja na jednym ze slajdów troszeczkę takich błędów będę chciał pokazać, ale naprawdę zachęcam do sięgnięcia do podręcznika i zapoznania się z tą częścią. Uważam, że to jest bardzo przydatna pomoc przy konstruowaniu regulaminu. Do czego jeszcze też wrócę. Jeśli chodzi o uchwały rad gminne podejmowane na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, to możemy sobie wskazać, że są to różne, jeśli chodzi o charakter prawny, uchwały. Nie wszystkie z nich są aktami prawa miejscowego, więc tymi przepisami powszechnie obowiązującymi. To, że większość z nich jest aktami prawa miejscowego, ma oczywiście też swoje bardzo istotne konsekwencje. Musimy jednak zwrócić uwagę na to, że jeśli ten system, który wprowadzamy, będzie bardzo bolesny dla naszych obywateli, zwłaszcza chyba od strony finansowej, prawda, bo pozostałe kwestie byłyby jeszcze do przeskoczenia, to biorąc pod uwagę ilość osób, które mają interes prawny w zaskarżaniu tych aktów, potencjalnie będziemy mieć do czynienia, więc tym bardziej istotne jest przyjmowanie tych aktów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. Ja merytorycznie pozwoliłem sobie podzielić te akty na cztery, no nie chcę powiedzieć, że grupy, bo niektóre z nich obejmują jeden akt prawny, ale wiążące się z poszczególnymi rozdziałami tej ustawy, prawda? Rozdział drugi to regulamin utrzymania czystości i porządku, rozdział trzeci to uchwały w zakresie obowiązków właścicieli nieruchomości,
rozdział 3, system, prawda, gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę i wreszcie rozdział 4, warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług regulowane przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku. Więc ten pierwszy element to jest właśnie regulamin utrzymania czystości i porządku. Kwestia zmian, jakie zostały wprowadzone w stosunku do wcześniej obowiązującej regulacji. Mogłoby się wydawać, że tych zmian nie ma aż tak wiele, ale ponieważ musimy regulamin jako cały wiązać z systemem, bo on będzie wyznaczał istotne elementy tego systemu, więc to powoduje, że no jakby całokształt regulaminu musi być ponownie przeanalizowany w kontekście tworzonego przez nas systemu. I oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że biorąc pod uwagę daty, wcale regulamin nie musiałby być jako pierwszy uchwalony, ale wydaje mi się, że w pewien sposób jednak merytorycznie to regulamin stanowić będzie najistotniejszą część systemu. Nie wyobrażam sobie, aby bez regulaminu możliwe było sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w kontekście chociażby przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, czy sformułowanie poprawnie umowy na odbieranie tychże odpadów. Niestety będzie nam się trochę materia zawarta w regulaminie powielać z innymi uchwałami wynikającymi z rozdziału 3a i tutaj no, bezwzględnie konieczne byłoby zapewnienie spójności pomiędzy tymi regulacjami, bo chociażby jeśli inne wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów określimy w regulaminie, a inne w uchwałach wynikających z rozdziału 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, no to będziemy mieli do czynienia z jednak pewnym problemem, biorąc pod uwagę, że oba te akty będą aktami prawa miejscowego. Z pewnością też konstruując wszystkie te uchwały, pamiętać należy o tym, iż dość jednoznacznie, zgodnie zarówno ze stanowiskiem doktryny, jak i orzecznictwem, nie przenosimy do materii regulowanej przez Radę Gminy tych zagadnień, które są uregulowane, czy to w ustawie, czy w aktach wykonawczych. I nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie aktów wykonawczych do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. No, większość z nich już mamy, ale także aktów wykonawczych do innych ustaw, chociażby tam, gdzie jest mowa o warunkach, jakie mają dotyczyć miejsc służących do odbierania odpadów, prawda, tam gdzie będą pojemniki postawione, no to my mamy rozporządzenie wykonawcze do prawa budowlanego w sprawie warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki mieszkalne i ich otoczenie i de facto to ten akt prawny reguluje te uwarunkowania techniczne związane z tymi miejscami. A więc tych uwarunkowań nie moglibyśmy już przenieść do aktu prawa miejscowego, bo było, nie było w hierarchii, konstytucyjnej hierarchii źródeł prawa, o której wspominał pan profesor Boć, akty prawa miejscowego mają swoje miejsce no, na samym końcu rozporządzenia jako akty wykonawcze do ustaw są usytuowane wyżej hierarchicznie i potencjalnie mogłoby dojść do sytuacji, że rozporządzenie zostanie zmienione, a uchwała będzie po staremu, co sprawi pewien dylemat, co stosować. Nie tyle dla prawników, ale dla zwykłych odbiorców tegoż aktu, a no bo tu jednoznacznie obowiązek stosowania będzie ciążył w kontekście rozporządzeń. Kwestia selektywnego zbierania, określenia zakresu tego selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, prawda? No zbieranie to jest to, co będzie dotyczyło właścicieli nieruchomości, odbieranie, prawda? To już będzie ten element związany z podmiotem przez nas wybranym.
No, zgadzam się tu całkowicie z panem profesorem Górskim w rozmaity sposób. Nie uważam, że przetarg jest tą jedyną formułą, w której jest to dopuszczalne. Dopuszczalne jest zlecenie to gminnej jednostce organizacyjnej stanowiącej zakład budżetowy bez przetargu. Inaczej jest ze spółkami, choć tu oczywiście jest wątpliwość związana ze zgodnością z prawem Unii Europejskiej. To, o czym była mowa, zaskarżenie przez Inowrocław do Trybunału Konstytucyjnego tych naszych regulacji było tam między innymi podbudowane orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który przewiduje, że w zakresie tak zwanych zadań wewnętrznych, a więc zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, może ona powoływać spółki prawa handlowego i takim spółkom bezprzetargowo zlecać wykonywanie swoich własnych zadań. Nasza ustawa o utrzymaniu czystości i porządku tego jednoznacznie nie dopuszcza, bo przewiduje, że spółki winny startować w przetargach. Notabene z tego, iż tylko w ustawie wskazano, że spółki winny startować w przetargach, można a contrario wyciągnąć wniosek, że inne formuły organizacyjne niż spółki, inne gminy, formuły gminne, organizacyjne nie muszą brać udziału w przetargach. Mamy tutaj określone te frakcje, które wymagają selektywnego zbierania. A więc te, dla których obowiązkowo muszą znaleźć się regulacje w regulaminie utrzymania czystości i porządku, w jaki sposób to selektywne zbieranie będzie prowadzone. A oczywiście może być prowadzone w najrozmaitszy sposób. No niekoniecznie wszystkie te frakcje muszą być zbierane u źródła, czy to przez system workowy, pojemnikowy, czy jakikolwiek inny. Z pewnością część z nich będzie zbierana w inny sposób, czy to przez selektywne punkty tworzone na terenie gminy specjalnie w tym celu, czy wykorzystując jakieś inne mechanizmy. No, doszło nam tutaj parę frakcji, które do tej pory nie mieliśmy wymienione, dla których de facto istniały już pewne określone systemy, jak chociażby przeterminowane leki. Prawda? Do tej pory byliśmy przyzwyczajeni, że przeterminowane leki odbierały apteki, prawda? Bo taki ciążył na nich wymóg. My w tej chwili musimy określić, jak to będzie miało być dokonywane i możliwe, że zachowamy ten istniejący system poprzez zawarcie odpowiednich porozumień, chociażby z aptekami, iż będą dalej wykonywały zadanie, które i tak na nich ciąży. No to jest niestety znów ten problem, że system stworzony na bazie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, jak pewno doskonale Państwo zauważacie, nie został zsynchronizowany z innymi istniejącymi systemami, prawda? To stwarza pewien problem. Ani zbiórka przeterminowanych leków nie została zabrana apteką, ani zbiórka przeterminowanych chemikaliów, chociażby punktom sprzedającym środki ochrony roślin, one dalej działają w tym systemie, tylko jakby w odrębny sposób, czy zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, prawda? Dalej mamy mechanizmy istniejące w odpowiednich aktach prawnych z nimi związanych. A więc tutaj na etapie tworzenia regulaminu musimy już jakby określić sobie, w jaki sposób my będziemy to organizować. Notabene możemy zwrócić uwagę w kontekście dalszych wymogów zawartych w ustawie, co do selektywnego zbierania, że nie wszystkie frakcje, które z naszego punktu widzenia będziemy musieli selektywnie zbierać, bo będziemy musieli się wykazać osiąganiem określonych poziomów, prawda? Więc to będzie dla nas o tyle istotne, co prawda ta sankcja karna jest określona w taki sposób, że tak naprawdę nie wiadomo, do czego się odwołuje, czy do wysokości wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów, czy do komunikatów ministra środowiska corocznie podwyższających ją. Przepis karny powinien być jednak jednoznaczny, ale my tutaj nie mamy tych frakcji, prawda? Papier, tworzywa sztuczne, więc tutaj też będziemy pewno prowadzili selektywną zbiórkę, bo ona będzie dla nas istotna. No, z pewnością będzie istotna z tych wymienionych tutaj w kontekście odpadów budowlanych i rozbiórkowych, bo będziemy mieli znów do czynienia z poziomami, które mają zostać osiągnięte. No, to jest właśnie to ustawowe wskazanie, prawda? Zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku, ograniczenia masy odpadów
przepraszam, tutaj mi się... Mamy poziomy określone dla roku 2020. Te poziomy określone dla roku 2020 są bezpośrednim przeniesieniem regulacji zawartej w dyrektywie dotyczącej odpadów. W tej dyrektywie, którą de facto 2 lata temu powinniśmy już mieć w pełni wdrożoną i w kontekście której toczą się prace nad ustawą o odpadach. Notabene dyrektywa nie wskazuje, że to gminy mają osiągnąć te poziomy. Dyrektywa nakłada zadanie na państwo, prawda? Nasze państwo zdecydowało, że osiągnięcie tych poziomów jest obowiązkiem gminnym. Uszczegółowiono to w drodze rozporządzenia, prawda? Na podstawie tych przepisów zawierających upoważnienie zostało 29 maja tego roku wydane rozporządzenie w sprawie poziomów. W tym rozporządzeniu mamy określone tabelarycznie te wymagane poziomy. No, startujemy od stosunkowo niewysokiego poziomu, prawda? Bo rok 2012 jest to poziom recyklingu i przygotowania do poziomu ponownego użycia. Łącznie tych frakcji na poziomie 10%. Początkowo wzrasta nam tylko o 2%. Dopiero od roku 2017 ten wzrost będzie zdecydowanie większy, bo o 10%. Wykorzystaliśmy tutaj mechanizm, który umożliwiają nam przepisy unijne. Jak państwo zauważyliście, przepisy unijne wskazywały tylko poziom dla roku 2020 i określały, że no należy zwiększać do tego czasu ten poziom. Biorąc pod uwagę to, że jednak nasze systemy, abstrahujemy od systemów związanych z odpadami opakowaniowymi, które znów idą jakby odrębną ścieżką i nie do końca są wliczane w to, co jest związane z działaniami gminy. Biorąc pod uwagę, że te nasze systemy do tej pory realizowane przez gminę nawet nie umożliwiły osiągnięcie tego 10% poziomu łącznego odbiórki tychże frakcji, więc ten start jest powolny, prawda? I to było możliwe. Notabene warto tutaj zauważyć, że do tych poziomów będziemy mogli wliczyć nie tylko i wyłącznie te frakcje zebrane bezpośrednio przez nas, ale także o ile nie wprowadzimy systemu opłatowego dla wszystkich rodzajów nieruchomości na terenie naszej gminy. Czyli pozostaną nieruchomości, te tak zwane niezamieszkane, działające w systemie umownym, to przedsiębiorcy, którzy będą obsługiwali ten system umowny, także muszą spełnić te wymagania. Także muszą spełnić te wymagania, bo im także grozi potencjalnie kara pieniężna, ale im grozi jeszcze wykreślenie z rejestru, jeśli w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągną tych poziomów. Ale pamiętać trzeba o tym, że to, co oni zbiorą, my także możemy wliczyć do naszego poziomu gminnego. Tak, jeśli zerkniemy na dokumenty związane ze sprawozdaniami, to z nich jednoznacznie wynika, że my będziemy mieli podać, ile tych odpadów selektywnie zebranych zostało odebranych z terenu gminy, a nie przez nas. Nie? To jest też potencjalnie istotne, bo myślę, że oni, będąc bardziej zagrożonymi, nie pójdą na płacenie kary, tylko pójdą raczej w kierunku zebrania tej określonej ilości tych odpadów, co troszeczkę ułatwi nam zadanie, prawda? Bo jak dodamy sobie te ich potencjalne poziomy, to zrealizowanie naszych wymogu skierowanego do nas będzie łatwiejsze, a my będziemy wiedzieli, prawda, co oni zbierają, bo mamy sprawozdania kwartalne od nich. Prawda? Więc na tej bazie już widzimy, jak będą realizowali to i będziemy mogli także w ten sposób zastanawiać się nad tym, czy trzeba zwiększyć nasze działania, żebyśmy osiągnęli poziom, czy działania przez nas prowadzone są wystarczające. To samo zresztą z odpadami budowlanymi rozbiórkowymi, gdzie pewno jest gorzej, prawda? Bo tu do tej pory my selektywnego zbierania tych odpadów
prawie że nigdzie w Polsce nie prowadziliśmy, a niestety tutaj poziomy są zdecydowanie większe niż dla tych frakcji, gdzie już jakby historycznie w ostatnich latach działania były prowadzone. One znów możemy powiedzieć, że wzrastają w tych pierwszych latach stosunkowo niewiele, bo o kilka procent dopiero na te ostatnie lata pozostawiono ten wzrost na poziomie wyższym, ale niestety ten punkt startu jest stosunkowo wysoki, prawda? Mamy tutaj te określone wzory, to dla tych wszystkich frakcji, bo łącznie je obliczamy sposobu wyliczania tych uzyskanych przez nas. O, tutaj chociażby jest wskazane, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, tak? Dlatego też to, co jest poza systemem gminnym, o ile pozostawiamy system umowny, może być doliczane do nas i tak samo w innych elementach tego wzoru mamy takie wskazówki nam dane. No i właśnie sprawozdanie to jest kwestia odebranych z obszaru gminy. Notabene trzeba zauważyć, że akurat to rozporządzenie nie uwzględnia nam specyfiki typu obszaru, gdy w kolejnym rozporządzeniu związanym z odpadami biodegradowalnymi, prawda, mamy już uwzględnioną specyfikę, że na obszarze wiejskim jednak te odpady biodegradowalne są w sporej mierze zagospodarowane, czego na obszarze miejskim raczej się nie robi, to w kontekście różnych rodzajów tych odpadów tej specyfiki potencjalnie nie uwzględniono. Kwestia odpadów ulegających biodegradacji, tutaj jakby wyrzucono z regulaminu akurat tą regulację, prawda? Ona już się w regulaminie znaleźć nie będzie musiała, no oczywiście z prostego względu, ponieważ przeniesiono ją na poziom rozporządzeniowy, więc jest w akcie wyższego rzędu, wobec tego w akcie niższego rzędu być uregulowana nie musi. Mamy tu rozporządzenie z 25 maja 2012 roku w sprawie tychże poziomów oraz sposobu ich obliczenia. No i znów mamy tutaj określone poziomy ograniczenia masy tych odpadów. Tak de facto, prawda, z tymi dwoma punktami granicznymi, które wynikają z traktatu akcesyjnego, bo to są w traktacie akcesyjnym wynegocjowane opóźnienia w stosunku do dyrektywy o składowaniu odpadów i z pewnymi minimalnymi, prawda, zmianami pomiędzy tymi okresami możemy zauważyć, prawda, mamy nawet lata, w których te poziomy mają być stosunkowo stabilne. I tutaj znów potencjalnie możemy sobie doliczać to, co jeśli nie wprowadzimy systemu opłatowego dla całej gminy, tylko pozostawimy nieruchomości niezamieszkane w systemie poza systemem, to co te podmioty będą sobie zbierały. No, tu w tym wzorze na sposób obliczenia wskazano właśnie na te różnice, prawda, mieszkańcy miasta, mieszkańcy wsi, biorąc pod uwagę inne wskaźniki. I tu jest zresztą też dość ciekawy problem, jaki się ostatnio pojawił. Co wówczas, kiedy ktoś samodzielnie kompostuje te odpady, prawda? Mamy takich tam, gdzie mamy działki przydomowe, tam, gdzie mamy no, ogródki działkowe, ale to już jakby poza mieszkańcami, ale zwłaszcza w ogródkach przydomowych są osoby, które posiadają swoje własne urządzenia służące do kompostowania tych odpadów. Zostało nawet skierowane w tym zakresie pytanie do ministra środowiska. No niestety nie wiem, dlaczego już te różne odpowiedzi ministra środowiska, także w kontekście utrzymania czystości i porządku, przestają się trochę pojawiać na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, bo jest to jednak jakaś ciekawa wykładnia. Co więcej, to pytanie było skierowane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, więc przez ten organ, który ma kontrolować wykonanie tych obowiązków i w razie czego karać, prawda? Więc dla niego odpowiedź ministra środowiska jako organu hierarchicznie wyższego nad nim jest o tyle istotna, że w administracji hierarchicznie zorganizowanej podmioty wyższe mają prawo wydawania instrukcji służbowych, prawda, które stosują podmioty wyższe. Odpowiedź była taka, że jeżeli chcielibyśmy uwzględniać to, to musielibyśmy poprzez akty tworzące systemy gminne
stworzyć możliwości posiadania tego typu urządzeń. Jedyną możliwością de facto zalegalizowania jest właśnie regulamin utrzymania i czystości, prawda? Przed chwilą wskazywaliśmy na przepis, który określa, w jaki sposób mają być zbierane selektywnie odpady. No to wówczas trzeba byłoby dozwolić taką selektywną zbiórkę tych odpadów. Ale żebyśmy my mogli wykazać, że takie kompostowniki mamy, prawda, to musiała być stworzona instytucja przekazywania nam danych o tym. Tak? Ktoś musiałby nas poinformować, że ma taki kompostownik, prawda? Co więcej, musielibyśmy jeszcze w jakiś sposób odnieść się do jego objętości, żeby móc sobie wyliczyć odpowiednie dane dla udowodnienia spełnienia przez nas wymagań. Oczywiście trzeba powiedzieć tak, to będzie w głównej mierze dotyczyło obszarów wiejskich plus do tych miast, gdzie jednak mamy te dzielnice domków jednorodzinnych i gdzie tego typu kompostowniki będą się zdarzały. Ale pamiętajcie Państwo, biorąc pod uwagę te wcześniejsze dane o ilości, co prawda mówimy tam o 95 roku, ale to są i tak znacząco większe ilości odpadów biodegradowalnych niż to, co my w tej chwili robimy, to ma nam ułatwić wykazanie realizacji naszych zadań. I trzeba przecież powiedzieć, nie chodzi tutaj o szalbierstwo, prawda, o udowodnienie, że coś nie jest robione. Pokazujemy istniejącą sytuację na naszym terenie, wskazując, że nie tylko przez zasadniczo w znacznej mierze nieistniejące wielkie kompostownie coś robimy, ale także, że przez tego typu małe, lokalne działania, co prawda niedopuszczone w chwili obecnej ustawowo do realizacji, ale dopuszczone przez nasz regulamin, spełniamy tego typu wymagania. I tak jak wspomniałem, minister środowiska dopuścił właśnie taki sposób wykonywania tego zadania, wskazując wojewódzkim inspektorom, no właśnie jednemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, bo to poznański się o to zapytał, wskazując, że ma takie coś uwzględniać. Jeśli będzie to wynikało z regulaminu utrzymania, on nie wspomniał z regulaminu utrzymania i czystości, on wspomniał z aktów prawnych tworzonych przez gminy w ramach systemu, ale ja nie bardzo wyobrażam sobie, gdzie poza regulaminem można byłoby to uregulować, to powinno być to uwzględnione. Uchylono odwołanie do gminnego planu gospodarki odpadami, bo oczywiście nie mamy gminnego planu gospodarki odpadami, ale pamiętać też musimy, że zniesienie gminnych planów gospodarki odpadami nie powoduje tego, że nie mamy żadnego dokumentu planistycznego odnoszącego się do problemu gospodarki odpadami. Nie ma gminnego planu gospodarki odpadami. Są oczywiście uchwały związane z systemem, ale będące aktem prawa miejscowego i nie tyle mające charakter planistyczny, ale pozostaje nam program ochrony środowiska. Tak naprawdę zniesienie gminnego planu gospodarki odpadami powoduje tylko tyle, że te regulacje dotyczące gospodarki odpadami my musimy przenieść do programu ochrony środowiska. Nie? Do tej pory plan był częścią programu. Teraz planu nie ma, więc program ma lukę związaną z gospodarką odpadami. Jeśli będziecie Państwo aktualizować programy ochrony środowiska, to warto to wziąć pod uwagę. Możliwe, że jakaś część gmin dotychczasowego naszego gminnego planu nada się do wykorzystania do programu ochrony środowiska. Zamiast tego mamy odwołanie do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Tyle, co więcej, nawet jest wskazane, że Rada Gminy w ciągu 6 miesięcy od uchwalenia WPGO, pewno już mamy WPGO dla Dolnośląskiego, to jak słyszałem, zresztą dla większości, dla 14 województw mamy, dwa województwa jeszcze nie mają, w tym jedno, gdzie akurat uchylono WPGO. Pytanie jest, czy w WPGO może być coś, co my powinniśmy uwzględnić w naszych regulaminach? Coś, co będzie dotyczyło de facto właścicieli nieruchomości? Ja, prawdę powiedziawszy, analizując przepisy zawarte w ustawie o odpadach dotyczące planów gospodarki odpadami czy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, nie bardzo potrafię sobie wyobrazić, która z tych regulacji nadawałaby się do bezpośredniego przeniesienia do regulaminu utrzymania czystości i porządku. No, są to regulacje o takim stopniu ogólności, że nie bardzo widzę, co z tego mogłoby wyniknąć dla właściciela
nieruchomości. No i wydaje mi się, że wówczas, jeśli nic nie jesteśmy w stanie przenieść, to ten 6-miesięczny termin nie bardzo nas dotyczy, bo co mamy w ciągu tych 6 miesięcy zrobić? Możemy powiedzieć, no na szczęście i tak musimy regulamin przyjąć, co wynika z przepisów przejściowych. Co wynika z przepisów przejściowych. To jest oczywiście początek tych przepisów, ale także w kolejnych kierunki działań, kryteria rozmieszczenia, harmonogram czynności, no już nie mówiąc informacja o strategicznej ocenie, czy streszczenie w języku niespecjalistycznym, czy to, co wojewódzkie plany zawierają, co potem ma zawierać uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, która już jest aktem prawa miejscowego, określenie regionu wraz z i instalacjami, no to też tak naprawdę nie nadaje się do przeniesienia do regulaminu utrzymania czystości i porządku. To jest tu oczywiście dylemat związany z regionalnymi instalacjami, ale no mam wrażenie, że Państwo też odczuwacie, że ustawa tutaj budzi najrozmaitsze wątpliwości. No bo chociażby, jeśli mamy zorganizować przetarg na regionalną instalację i wybierzemy taką instalację w drodze przetargu, to jak mamy jej potem nie wskazywać w przetargu na odbieranie odpadów? To po co był ten pierwszy przetarg? Przetarg na regionalną instalację. No, ja rozumiem, że mamy wątpliwości związane z dotychczasowym stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale ten dotychczasowy stan prawny był jednak radykalnie różny od tego, który jest wprowadzany. Z drugiej strony mogą się też pojawiać wątpliwości, jeśli mamy jedną regionalną instalację, to czy mamy zorganizować na nią przetarg? No to właściwie bez, prawda, nie ma wówczas to najmniejszego sensu. To o tych przepisach przejściowych już wspominałem. Kwestia przyjęcia regulaminu, o tym była mowa, to jest po zasięgnięciu opinii powiatowego inspektora. No ja tutaj tylko takie, tak jak wspomniałem, przykładowe kwestie wskazywane w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak na przykład nakaz albo zakaz stosowania soli do odśnieżania chodników, prawda? No wszystkie prawnie dopuszczone środki w Polsce mogą być stosowane. Nie możemy wskazywać tylko jednego spośród nich, albo nie wolno nam zakazywać środka prawnie dopuszczonego do usuwania śniegu czy lodu, jakim jest właśnie ta specjalnie spreparowana sól. Mamy cały szereg orzeczeń odnoszących się do uprzątnięcia soli i innych zlodowaceń, które de facto nie są związane z zakresem materii regulowanej przez tą ustawę. O zawartości regulaminu to ja już tutaj bliżej nie będę mówił, bo to wszystko w tych materiałach, o których wspomniałem, są. To, na co chciałbym Państwu zwrócić jeszcze uwagę, to jest w kontekście obowiązków właścicieli nieruchomości moim zdaniem bardzo ciekawa i jak do tej pory niekoniecznie zauważalna rzecz. Problem przejęcia przez gminę obowiązku uprzątnięcia błotu, śniegu, lodu. No myślę, że wszędzie mamy dyskusję, prawda? Jedni usuwają, drudzy nie usuwają. Do tej pory ten obowiązek mógł być przejęty tylko w wyniku referendum. W chwili obecnej możliwość przejęcia tego obowiązku jest na podstawie uchwały Rady Gminy stanowiącej akt prawa miejscowego, gdzie ustawa umożliwia przejęcie wszystkich albo wskazanych obowiązków. I jednym z tych obowiązków jest właśnie taki. Oczywiście odbywa się to w sposób odpłatny, prawda? Czyli gmina będzie wykonywała ten obowiązek, pobierając od właścicieli nieruchomości opłatę za to, że w zamian za nich będzie go realizowała. Ale myślę, że tym sposobem można byłoby przynajmniej na terenie miast rozwiązać problem tego nierównomiernego odśnieżenia. Uchwały związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, ponieważ o wielu z nich, o przetargach, o opłatach będzie mowa, to ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na tą podstawową uchwałę, która jest no, sercem tego systemu, a więc wynikającą z artykułu 6r ustęp 3 i to jest ta uchwała, która no, musi być synchronizowana z tym, co wynika z regulaminu utrzymania czystości i porządku. Niestety, na bazie tego upoważnienia ustawowego i reszty zawartości ustawy pojawia nam się straszny problem, o którym już moi przedmówcy mówili, związany z pojemnikami. Ponieważ, prawda, jest to obowiązek właściciela nieruchomości. Żaden właściciel, nie wiem, ja nie znam żadnej gminy, gdzie by nie dostarczano tych pojemników. No wszędzie tam, gdzie istniały do tej pory systemy, to de facto firma wywożąca odpady wydzierżawiała tenże pojemnik w ramach jakby całokształtu usługi.
Mam wrażenie, że ustawodawca w ogóle zapomniał o tym problemie. Bo to, o czym wspomniał pan profesor Górski, to jest możliwość, Rada Gminy może w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określić rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokość cen za te usługi. Więc potencjalnie w drodze takiej fakultatywnej uchwały moglibyśmy wskazać to jako dodatkową usługę. Ale także wysokość ceny za tą usługę. Więc to nie może być zgodnie z tą podstawą prawną usługa nieodpłatna. Notabene abstrahuję od tego, że w ogóle, powiedzmy, ustalamy, okej, usługa odpłatna, ustalamy cenę za świadczenie tej usługi, to w ogóle pojawia się problem, do kogo jest skierowana ta cała uchwała. Bo my już odchodzimy tutaj od charakteru publiczno-prawnej opłaty, o czym była mowa, pan profesor tutaj był łaskaw też to zauważyć. Mówimy tutaj o cenie za usługę, a więc o pewnym świadczeniu prywatnym, cywilnym, które winno nastąpić na podstawie umowy zawieranej pomiędzy właścicielem nieruchomości, no ale teraz pytanie jest kim? Jednostką wywożącą czy gminą? Dodatkowe usługi świadczone przez gminę. A więc to gmina będzie świadczyła tą usługę, zawierając umowę cywilnoprawną z właścicielem nieruchomości na świadczenie tej usługi, co de facto nam wszystko komplikuje, bo oprócz deklaracji, prawda, i opłaty publiczno-prawnej, mielibyśmy jeszcze obowiązek zawarcia umowy cywilnoprawnej, i już chociażby dochodzenie tego będzie następowało w zupełnie inny sposób niż opłaty, bo nie na drodze egzekucyjnej postępowania administracyjnego w egzekucji, tylko po prostu na drodze egzekucji świadczeń cywilnoprawnych, prawda? A więc w zupełnie odrębny sposób. To warto jest o tym pamiętać. Możliwe, że przepisy zostaną w jakiś stopniu znowelizowane, ale jeśli nie, to niestety tak naprawdę mamy pewne elementy komplikujące system. Tak, to już tyle z mojej strony. Starałem się na takie pewne elementy tylko zwrócić Państwa uwagę. Bardzo dziękuję za uwagę.